No i siema, witam serdecznie. Kolejna próba pokazania Wam figurki z serii Marvel Select. Aha, tak to wyglądało, jak było zapakowane solidnie. Ja sobie pozwoliłem to już rozwalić, wiecie, bo nic się w kadrze nie chce mieścić, naprawdę apokalipsa, żeby to otworzyć. Jak widzicie, to jest Thanos z Marvel Selecta. No to co? Skoro jest otwarte, to zobaczmy, jak to wygląda w środku. Aha. Pozwoliłem sobie już poprzycinać te wszystkie zabezpieczenia. No i też główka od razu wyskoczyła, bo jest tutaj w zestawie dodatkowa główka. Proszę bardzo, tak to wygląda. No, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Była też ulotka pokazująca, co my tutaj, co nam tutaj sprzedawca oferuje. Aha. Czyli coś takiego. Nawet całkiem fajny. Sabratów na pewno fajny. Dobra. To co? Aha, to na bok. Aha, jeszcze z tyłu pokażę. Żeby nie było. O, dobra. Okej. Okay. Ok, kartoniki na bok. Wyciągnijmy sobie Thanosa. O, tak jak mówiłem, już sobie poprzecinałem. Czyli o takie opakowanko to było. No i zobaczmy, jak ten Thanos wygląda. No, naprawdę fajne. Podoba mi się jego ciężar. To jest oczywiście Marvel Select, więc ona jest ruchoma. Tak, ona jest ruchoma. Ale twarde. Ale się zagnie, zagnie się dłonie. Aha, dłonie się obracają. Właściwie to całe przedramię się obraca, jak widzicie. O, już po pierwszym zgnięciu. No, oczywiście też i w bicepsie. No, ruchomość jest dość ograniczona ze względu na no, tutaj ten do osłona. Ale jest całkiem. Ale jest całkiem niezło, nie powiem. Dobra. O, tutaj się dłoń obraca w przedramieniu i się ładnie zgina w torsie, też fajnie, można go spoko wygiąć. No, fajnie, fajnie. W nogach na boki. Aha, aha. Do przodu troszeczkę. W kolanach podwójny, o, jak na Marvel Select, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę w poziom. Stopy jak się wyginają mocno. No i oczywiście co, do przodu i do tyłu. Też ciężko, zawsze przy pierwszym takim spotkaniu trzeba troszeczkę włożyć siły. Lepiej za mocno nie rozruszać. No i głowa oczywiście też. A może nie będę wymieniał. Może nie będę wymieniał. O. Czyli Thanos z rękawicą. Oczywiście rękawicą nieskończoności, żeby nie było. Naprawdę genialnie wygląda. Udało mi się trafić naprawdę fajną ofertę na Facebooku. Musiałem skorzystać, bo no szkoda było nie skorzystać. Tym bardziej, że to jest chyba moim zdaniem najlepiej wyglądający Thanos, jeśli chodzi o figurki. Marvel Select chyba zrobili to najlepiej. No i tutaj naprawdę no ilość tych miejsc, w których można zgiąć, no czyli stawów, tak, jest bardzo dużo, także naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Super, super. Na pewno będzie stał sobie w godnym miejscu. I starał się oczywiście zniszczyć połowę mojej populacji. To już kolejny Marvel Select, który sobie kupiłem. Próbowałem wam pokazać poprzednie rozpakowania, ale zawsze wychodziło coś takiego, że
No, że ten filmik po prostu był zepsuty, tak? Zresztą ten filmik też się zepsuł z powodu kadru. Musiałem tak wysoko ustawić sobie telefon, bo telefonem nagrywam, że się wszystko przewróciło. A fajnie było, bo z paczki wyciągałem tutaj wszystko ładnie, pięknie rozdzierałem i tak dalej. Także było fajne. No i w poprzednich wypadkach było bardzo podobnie. Także jak będziecie chcieli, to napiszcie mi w komentarzu, to pokażę wam, bo mam Hulka, Gladiatora, Juggernauta, Finka i to chyba tyle z selektów, tak, i to tyle z Marvel Select. No i tam parę sztuk jeszcze od McFarlane'a i jednego Legenda, chyba to się tak nazywa. No dopiero wchodzę w tą zabawę, bo podobają mi się te zabaweczki, to fajne. No fajnie to wygląda. Jak widzicie, ten Thanos naprawdę, naprawdę fajnie też. Aha, jeszcze właśnie. O, i się jeszcze obraca. A nie, tylko w torsie. Dobra, dzięki wielkie. Nie będę przedłużał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć i czołem.